Jesteśmy w mieszkaniu Pauli, poza ramką. Wszystko zostało tutaj tak, jak było. Zostało nam jedynie dokładanie kwiatów, które tak bardzo kochała. Od pół roku tu się nic nie zmieniło? Nie. Nic. Nie wiem, z czego to wynika, czy z lęku, czy z niechęci, czy z wiary w to, że może wróci. Nie otwieraliśmy nawet jeszcze żadnych szafek. O moich rodziców nie pozwolono im na identyfikację zwłok. Musiałem to wziąć na siebie. Nie widziałem tam mojej siostry. Ciało było tak zmasakrowane. Wiedziałem, że to ona, bo poznałem lakier na paznokciach. Bo tydzień wcześniej w weekend była u mnie w Gdańsku. Cały czas próbuję siebie jakoś wyprzeć ten widok, no bo pamiętam ją jako taką, jak tutaj na zdjęciu. I taką chcę pamiętać. Ostatnią noc swego życia 28-letnia Paulina Dynkowska spędziła wraz z przyjaciółmi na zabawie w klubach w centrum Łodzi. O świcie zadzwoniła do mamy z informacją, że niebawem wróci do domu. Potem jej telefon milczał. W sobotę rano zadzwoniła do mnie mama z informacją, że Paulina do teraz nie pojawiła się w domu, nie wróciła do domu. Od razu wiedziałem, że stało się coś złego, ponieważ nigdy się to nie zdarzało. Od samego początku wiedzieliśmy, że Paulinie realnie zagrażało niebezpieczeństwo. I zrobiliśmy wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, jak najwięcej osób szukało. No i odzew był ogromny. Cała Łódź praktycznie szukała Pauliny. Później mama, kiedy miała już informację z policji, bo widziała monitoring, zobaczyła, jak w pewnym momencie samą Paulinę otacza 6, 7, 8 obcych jej mężczyzn. W międzyczasie jeden z nich wyciągnął w kierunku mojej siostry broń. To towarzystwo podzieliło się jakby na dwie grupy. Jedna z tych grup jakby broniła Paulinę. Do dziś niewytłumaczalne jest to dla mnie, jak to się później stało, że po prostu Paulina przeszła przez tą ulicę Kościuszki i poszła w stronę Polesia. My byliśmy do końca przekonani, że my ją po prostu znajdziemy. Byliśmy przekonani, że to jest uprowadzenie, że gdzieś na nas czeka. No i znaleźliśmy. Policji i rodzinie udało się ustalić, że po sprzeczce, w której uczestniczyło kilku obcokrajowców, Paulina w towarzystwie jednego z nich poszła do jego mieszkania. Po tygodniu poszukiwań w parku na obrzeżach Łodzi policja znalazła ciało Pauliny. Z sekcji zwłok wynikało, że do zabójstwa doszło na tle seksualnym. Ciało zapakowane było w torbę podróżną. Ustalenia doprowadziły do ujawnienia śladów wskazujących na pobicie i trzech ran kłutych okolic szyi, które doprowadziły do śmierci kobiety. Puari Saheli, mami Saheli, jak idzie? Kagan grewechla? Rusulici? Co to? Tkwi, guari Saheli, mami Saheli, rusulat. Mamuka. Już po tygodniu policja mogła się pochwalić spektakularnym sukcesem. Funkcjonariusze ustalili, że Mamuka K. uciekł na Ukrainę i na podstawie międzynarodowego listu gończego zatrzymali go w centrum Kijowa. Mężczyzna trafił do ukraińskiego aresztu, gdzie do dziś czeka na, wydawało się, niechybną ekstradycję do Polski i proces. No wiem, że ma rodzinę. Wiem, że tutaj przyjechał do pracy. Nie mogłam patrzeć na jego zdjęcia i chociaż znam tą twarz na pamięć. Uważam, że nie zasługuje na żadną litość. Tak jak nie miał litości wobec Pauliny. Ekstradycja miała nastąpić natychmiastowo. Byliśmy informowani na początku, że potrwa to może miesiąc, raczej nie dłużej. Natomiast teraz, jak widać, okazuje się, że mało tego, że w dalszym ciągu nie jest w naszym kraju, to
to może okazać się, że w ogóle go nie będzie tutaj nigdy.